Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części 100 dzieciaczków. Moi drodzy, tak jest, właśnie postarzyliśmy sobie naszego Konrada, zaraz wam pokażę, w ogóle na początku to miałam zrobić, pokazać wam informację, która wyskoczyła mi wczorajszego dnia simowego, czyli w sobotę, odnośnie właśnie tego, że nasz Konrad ma urodziny. A teraz jego cechy i aspiracja. Kochani, aspiracja to łobuziak, a cecha to porywczy. Ostatnio coś te nasze simy takie, nie? Porywcze u tej naszej Stelli. Dobra, moi drodzy, jeszcze szybko wam pokazuję, jakby mi ktoś, kurczę, nie wierzył. Proszę bardzo, kochani, Konrad ma urodziny, ależ ten czas leci. I to było właśnie wczoraj, czyli w sobotę, właśnie tutaj tę simową. Ja to troszeczkę przeciągnęłam te jego urodzinki, ponieważ chciałam właśnie zacząć grać, nagrywać dla was w niedzielę. Kochani, chodźcie szybciutko do kasa, zaplanujemy stroje naszemu Konradowi i od razu wam pokażę nasze bliźniaczki, które już oczywiście są gotowe. Także chodźcie szybciutko. Okej, zaczniemy sobie od Fabioli. Fabiola wygląda, słuchajcie, kochani, o właśnie, tak? Zostawiłam dziewczyny blondynkami, nie zmieniałam im koloru włosów, ponieważ tak mi się podobają, proszę bardzo. Tak wygląda Fabiola z bliska. Kochani, z bliska wam ją pokażę we wszystkich strojach, zaraz jeszcze sobie stroje zobaczycie. Proszę bardzo. To jest jej strój na co dzień. Tak jakoś w czerni mi się dziewczyny spodobały. Mówię dziewczyny, tak, bo zaraz zobaczycie naszą Grażynę. Ona również jest w czerni. To jest nasza Fabiola w stroju codziennym. Oficjalny i imprezowy jest taki sam strój, kochani. Ja wiem, że on jest dość poważny jak na nastolatkę, ale ja już powtarzałam tyle razy, że ja dziewczyny po prostu ubieram już tak jako młode dorosłe. No. No, bo one się szybko wyprowadzają tutaj, te dzieciaki, i dlatego nie będę potem kombinować, prawda? Tutaj mamy strój sportowy, do spania, kochani, imprezowy jest taki sam jak oficjalny i na basen. O, proszę bardzo, tak wygląda nasza Fabiola. Jeżeli chodzi o Grażynę, proszę bardzo, tak wygląda Grażynka. Ja wiem, że one, dziewczyny, nie są właśnie tutaj dość tak ciepło ubrane, jak starałam się ostatnio właśnie ubierać naszych simów, ale kurczę, kochani, nie mam, naprawdę nie mam nic takiego. Musiałabym dzieciaki ubierać w te same ciuchy i stwierdziłam, no, że przymkniemy nieco oko po prostu na niektórych tutaj naszych simów, tych takich lżej ubranych, że tak powiem. No nie mam, kurczę, a na modach powiem wam szczerze, też nie ma tego za dużo, więc wyjątkowo tutaj dziewczyny, o, to znaczy jeszcze Grażyna, to znaczy Fabiola ma tam z długim rękawkiem, nie, no ale tutaj nasza Grażynka tak dość lekko ubrana, ale okej, przymknijmy na to oko wyjątkowo, oko tak jest na Maroko. Tak wygląda nasza Grażyna z bliska, moi drodzy, i jeszcze szybciutko wam ją pokażę w pozostałych strojach, proszę bardzo, okej. To jest jej strój codzienny, ja uważam, że wygląda uroczo. W oficjalnym, mała czarna, po prostu, o, bardzo skromnie. Sportowy, kochani, do snu, imprezowy, taki sam jak oficjalny, i na basen. Tak wyglądają dziewczyny. A teraz chodźcie, zobaczymy sobie tego małego naszego szkraba, który nam tu wyskoczył. Czarne włoski ma, ale kurde, skórkę już ma taką jaśniejszą, nie? Jako niemowlaczek był taki właśnie ten... ciemniejszy, ale ładny chłopczyk. Zaraz coś tutaj zrobimy z naszym małym Konradem i zaraz do was wracam, kochani. Okej, kochani, tak wygląda nasz Konrad, proszę bardzo. Z bliska, o, voilà. Słuchajcie, pierwszy raz dałam rzęsy chłopcu, takie bardzo, bardzo jasne, ale wiecie co? Pokażcie tutaj, Konrad. Zobaczcie, bez tych rzęs, jak on wygląda. Dziwnie, nie? Ja mówię, kurde, bo on ma takie wielkie te oczy, słuchajcie, takie wyraziste mega i tak jakoś łyso po prostu wyglądają. I mówię, kurde, czegoś mi tu brakuje. I jak dam właśnie te rzęsy takie bardzo krótkie, takie, bo to są chłopięce typowo, i takie właśnie jasne, słuchajcie, właśnie te, to jakoś lepiej ta twarz wygląda. Nie dawałam czarnych absolutnie, bo wtedy wyglądałby tak bardzo dziewczęco, ale no tak, wydaje mi się, że z tymi rzęsami, słuchajcie, lepiej. No a jakby nie było, kurde, wszyscy mamy rzęsy, nie? Faceci też mają, więc wiecie. Tak wygląda w codziennym, oficjalny, słuchajcie, pozostałe stroje to jest wszystko już takie wylosowane, z gotowych. Proszę bardzo, tak wygląda nasz Konrad, ja myślę, że wygląda urocze. Urocze, tak. Voila. Okej, kochani, chodźcie do gry. I jesteśmy. Stella, co tam? Z chłopakami zagadujesz? No to gadaj. Słuchajcie,
Podziel się wielkimi wieściami, tak jest. Nasza Stella jest w ciąży, jakby jeszcze ktoś nie wiedział, kochani. Jest, czekajcie, zaraz wam powiem. Za 2 godzinki będzie dopiero 2. trymestr. Ale, moi drodzy, postanowiłam właśnie zacząć nagrywać w tę niedzielę, bo ja bym bardzo chciała zaprosić naszych dziadków na obiad. Tak jest, już wam mówiłam kiedyś o tym. I postanowiłam, że to będzie właśnie ta niedziela. Kochani, dziewczynom tutaj, przepraszam, podbijam właśnie umiejętności. Jeżeli chodzi o naszą Klotyldę, to pianinko już jest na 2, zaraz będzie 3. Jeszcze w tę niedzielę właśnie wieczorem planuję im tu podbić do końca. A nasza Grażyna, słuchajcie, granie w gry wideo sobie podbija. Tak zaczęły po prostu pierwsze co dziewczyny podbiły właśnie. O, a ty już tutaj rządzisz u brata w pokoju. Tak jest, też widzę tutaj. Nie, te motoryczne, okej, okay, rozwijasz sobie. Motoryczne sobie rozwijasz na tym? Motoryczne sobie rozwija, słuchajcie, przy graniu, nie? W gry wideo, super. Nie, tu chciałam, czekajcie, tu chciałam zerknąć. Aha, no tak, no dobra. Zapomniałam, że dzieciaki przecież mają tylko i wyłącznie tam jakieś motoryczne, społeczne i tak dalej. Dziewczyny tutaj sobie śpią, tutaj właśnie... uwaliłam, tak, dam im, przydzieliłam im ten pokój, niech sobie mają, niech ktoś wykorzysta ten pokój, prawda, bo on taki stoi sobie, słuchajcie, taki samotny. O, słuchajcie, wreszcie działa mi zmywarka, to znaczy ona zawsze działała, tylko Simy jakoś tak się, słuchajcie, nie potrafiły ogarnąć i mi wywalały te naczynia brudne. Wiesz, co zrobisz? Ugotujesz śniadanie. Ugotujesz dla wszystkich śniadanie. I mi tam chodzili, wiecie, do ogrodu pod oknem z kuchni. Mi walali te po prostu brudne gary. Kochani, mam już gotowe dania na dzisiejszą imprezkę. Na dzisiejszy taki oficjalny obiad. Powiedz, chociaż nie będziemy robić z tego oficjalnego obiadu. Rodzice przyjdą, chcę, żeby było tak fajnie, po domowemu, luźno i żeby się nikt nie spinał. Zrobimy to właśnie w ten sposób. Mam tam kurczaka, mam tiramisu, mam... czekajcie, co jeszcze? Ciasto marchewkowe, bo babcia bardzo lubi ciasto marchewkowe, więc Stella zrobiła specjalnie dla mamy ciasto marchewkowe. Kochani, zrobimy na przyjęcie 2-4. Ile tu jest? Tu jest 4. Tu są, przepraszam, 4 porcje, a nas jest. Nie. Muszę zrobić tak. Dobra. Zrobisz jajecznicę. Nie jajecznicę, ja jej dam chyba jajka na toście, jak się nie mylę. Zrobisz to, moja droga Stellu. I my sobie później zaprosimy właśnie dziadków na obiadek i będzie fajnie, rodzinnie i super, tak jak Asia lubi. Co tam, maleńki? Konrad, a może ty byś zrobił zadanie domowe, bo już wszystkie dzieciaki mają, słuchaj, zrobione prace domowe, także proszę, odrób też, mój drogi. W następnym odcinku nasz tutaj widzę... Moment, Borys, tak jest. Będzie miał 6 i będzie nastolatkiem, bo już tutaj widzę 5 uczeń, już tu wszystko ma, umiejętności, ocena też jest super i to na pewno sobie podbijemy fajnie w szkole w poniedziałek. Dziewczyny też już będą miały tutaj wszystkie umiejętności potrzebne zaliczone, jedynie co będą pracowały właśnie tutaj na dobrą ocenę. I znowu wyprowadzamy kolejne, słuchajcie, dzieciaki, tak to jest, tak to wygląda w tym wyzwaniu. Wiesz co, ale mogłeś sobie pójść do swojego, o właśnie, do swojego pokoju, kolego, ty nie masz pokoju jeszcze przydzielonego, wiesz co? Ja cię tutaj dam do tego minionkowego na razie, ale twój brat Borys w poniedziałek zwolni ci ten pokój. Tutaj ten fajny taki morski. Tu też dam właśnie telewizor, tu dam pufkę, właśnie tu tę konsolę. Tu też dam konsolę właśnie tak. Gdzie tam telewizor był, w którym pokoju, to tam. Co to? Co to? Słuchajcie, potwór skądś wylazł? Jakiś stwór chyba z poduszka wylazł, nie? A tu jest! Ale to co, nastolatki się nie boją, słuchaj. O, wstały dziewczyny. Wiecie co? To Stella, zawołaj wszystkich ten... Dobra. Ale to zawołaj wszystkich. Czekajcie, damy tutaj. Zawołaj na posiłek. Co ja zrobiłam w końcu? Zrobiłam jajecznicę z bekonem. O, ja już się po... Słuchajcie, już mi się poplątało. Co robiłam na śniadanie? Nie wiem. Chodźcie, kochane. Chodźcie sobie, wszystkie sobie zjecie. Wszystkie dzieciaki. Ty już idziesz tu, dobra. Borys też już, słuchajcie, ciągnie na śniadanko. A nasz Konrad ze stworem tutaj, z potworem, odrabia... Wiesz co? To zostaw na chwilkę. Na chwileczkę zostaw. Idź tam zjeść. Niech sobie zje, słuchajcie, z rodzinką. Śniadanko fajnie, a ten... A później sobie odrobi pracę domową. Ewentualnie któraś ze starszych sióstr mu pomoże, prawda? Też tak możemy zrobić. Któraś z nastolatek mu pomoże. Może porozmawiajcie chwilkę. Rozmawiaj o marzeniach. O... Borys,
Weź tutaj też o skwabiolą na przykład. Poprawię jej humor. Ja zagaiłam gadkę, wy proszę rozwinąć, proszę. Rozwinąć gadkę. Tu lubią strasznie, słuchajcie, spędzać czas w kuchni, zauważyłam. Ja też tak osobiście, słuchajcie, bardzo lubię przesiadywać w kuchni. I udziela się to moim simom. Sprzątnij, Stella. Zawsze tu właśnie śniadanko sobie jedzą i tak właśnie ten. Tak to wygląda. Widzę tylko Konrad. Jeszcze sobie tu poszedł. No nie było miejsca. Ale teraz wiesz co? Teraz byś mógł sobie iść i usiąść tam. Pójdziesz? Czy już za późno? Pójdziesz. No to fajnie. O, ktoś cię tam podsiadł, mój drogi Fabiola. Wykorzystała okazję, słuchajcie. I podsiadła młodego. No to zagadaj tu. Hop, chodź. Chodź, pochwal tutaj Borysa. Popraw mu humor. O, pchlitark. Ej, wiecie co? Kurczę. O, ulubionym zwierzęciu. Ja bym się wybrała, ale tak dosłownie na moment, słuchajcie, żeby wrócić już tak do godziny 14, żeby tak właśnie zaprosić naszych rodziców. Zmień sobie strój, Stella. Zmień sobie strój na ten. I chodźcie, skoczymy, bo ja tylko chcę zobaczyć, czy nie będzie jakieś, słuchajcie, jakieś perełeczki tam czasem, wiecie, z tych rzeczy, co mamy zablokowane. Dzieciaki, chcecie się z nami wybrać na ten pchlitark? Tak tylko, słuchajcie, szybko pójdziemy. Akurat ten pchlitark mnie interesuje. Ej, to jest Dominik, jak się nie mylę, nie? Przyprowadź ze sobą znajomych. Anul, okej. Przyprowadź ze sobą znajomych, to jest w sensie, że ja kogoś wezmę, czy Dominik ma kogoś przyprowadzić? Sprawdzimy sobie to. Aha! Chyba my możemy sobie kogoś wziąć, tak? Wiecie co? Czemu ty Konrada nie możesz mi wziąć? Kurczę, co ty go jeszcze nie znasz pewnie? Zaczekajcie, musimy poznać Stellę z jej synem. Zaraz sobie go tam ściągniemy, kochani. Okej, kochani, jesteśmy na miejscu. Wszyscy się oczywiście cisną na karaoke. Przenieś tu. Widzieliście go? Chodź, Stella, tutaj, nie śpiewaj. Słyszycie ją tam? Obejmij. W ogóle kupiłam naszym Simom właśnie karaoke. Tam na dole właśnie w tym pokoju zabaw mają karaoke, kochani, to malutkie. Mają... Co ty tak chodzisz? Tak chodzą Simki w trzecim, mi się wydawało, aż tak. W drugim tak już chodzą, kurde, masakra. Słuchajcie, jakie mam czasem normalnie zaćmienie. Żartuj o dawnych czasach. Chodź, bo ty musisz coś kupić. W ogóle właśnie po to tu przyszliśmy, bo ja chciałam się rozejrzeć, czy jest coś fajnego. Nie ma nic, ale może czekajcie, może tu z figurek? Nawet nie wiem, jakich nam tam brakuje. Na pewno nam brakuje czegoś. Kulami śnieżnymi bardziej bym była zainteresowana, ale nie widzę. Wiecie co, nie widzę nic ciekawego tutaj. No coś byśmy musieli kupić. Tu ktoś gra. Oczywiście Naxia, Wszędobylska. No dobra. Tu jest chyba ten fotel, nie? Coś mi się tak wydaje, że on jest do odblokowania w karierze literackiej. Kurczę, że Anoki go chyba odblokował w którymś tam. Ale nie wiem, czy się nie mylę, kochani. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie mylę karier i w ogóle, czy nie mylę tego fotela z jakimś innym. Ale wiem, że jakiś fotel jest do odblokowania. Wydaje mi się, że to ten. Jednakże, no, akurat na nim mi tak nie zależy zbytnio. Chodź, Stella, to chodź, kupisz chociaż... Kup tę żabkę. Hopera, kup, chodź. No i będziemy się zwijać, moi drodzy. Tak chciałam tylko zerknąć, wiecie? Wiecie, kochani? Chciałam tylko tak sobie zerknąć właśnie, czy jest tu coś ciekawego. Niestety, no nic. Ten mały Borys śpiewa. No dobra, no to tak wyszliśmy sobie na chwileczkę. Stella tylko kupi tego żabola i lecimy do domu. Zapraszamy już naszych dziadków. Już możemy w sumie ich zaprosić, prawda? Jak tylko wrócimy do domku. No i co? Kup coś. Kliknij jakikolwiek obiekt. To się nie zalicza? Czyli co, będę musiała kupić fotel za 548? Ile mamy kasy? No to kup ten fotel, kurde, kup ten fotel. Coś mi się wydaje, że... Aha, no właśnie, musiałam tu coś kupić.
chciałam sobie to wypełnić, tak sobie. Tak sobie chciałam, sobie wypełniłam. Dobra, kochani, chodźcie, bo nic tu więcej nie widzę ciekawego. Powiem wam szczerze, nie ma, nie mam. Dobra, chodźcie. Tak, już w kosza z tym brzuchem. Idziemy do domu, Stella. I wróciliśmy do domu. No dobra, no to od razu, słuchajcie, zapraszamy tutaj. Nie wiecie co, zrobimy to tak. Tylko sobie spauzuję. Zrobimy sobie to tak, nie robimy tego właśnie jako przyjęcie. Okej. Okay. Słuchajcie, długo mi zajęło znalezienie tutaj naszych dziadków. Kurczę, Stella ma tyle kontaktów, że masakra. Dzieci, wy się rozejść. Ja was później zawołam na obiad. Dziadek będzie, także się cieszymy niezmiernie. Jeszcze dzwonimy do babci, kochani. O, jest już dziadek! Dziadku! Gdzie pędzisz? Tam pod szklarnię? Idziesz obadać moją szklarnię. Zawołaj tutaj. Emilia? Aha, Jezus! Emilia to jest nasza babcia. A ja, Emilka, to zaraz wiecie, z kim mi się kojarzy Emilka. Z naszą pierwszą córeczką, nie? I tak sobie, słuchajcie, czekajcie, popraw humor. I tak sobie od razu, wiecie, pomyślałam, Emilia? Halo, moja droga, ty miałaś porozmawiać tutaj z dziadkami. Czekajcie, kochani, wyłożymy już tu żarełko. Zobaczcie, jeszcze po śniadaniu niepomyte, kurde. Niepozmywane gary. Otworzymy sobie tutaj to i wystawimy sobie jedzenie. Aha, jeszcze rybkę zrobiłam, jakby tam ktoś miał ochotę. Co tu mamy? A to? Pstrąg i pstrąg. Zostało 2, a tu zostało 7. To jest jakieś już tutaj, słuchajcie, wcześniejszy jeszcze ten pstrąg. Tu mamy, widzę, całą zapiekankę pasterską, więc ją jak najbardziej dam. Ale tego nie przygotowywałam na dzisiejsze, słuchajcie, na dzisiejszy obiad. I kurczaczek jeszcze. Damy tu gdzieś tego kurczaka. Tu to przeszkadza, moment. No dobra, jesteśmy. Chodźcie tutaj wszyscy. Podejdź tu. Czekajcie. Rozmawiaj tutaj, tak damy. Chodźcie, kobietki moje. Kurczę, dlaczego ogrodnik nie przyszedł? Tam już słyszę muchole latają. Dziadku, chodź do nas, dołącz, proszę, ja cię bardzo. Dzieciaki się gdzieś rozpierzchły, ale dobra, zostawimy sobie je. Później zawołamy wszystkich na posiłek. Ja bym tu chciała właśnie ze Stellą i z dziadkami troszeczkę dzisiaj spędzić czasu, ponieważ, kochani, należy się tutaj dziadkom wielkie, wielkie podziękowanie. Należą się podziękowania o... Podziel się wielkimi wieściami jeszcze z mamą i z tatą również. Kochani, musimy podziękować dziadkom. Ja już mówiłam tyle razy, właśnie dziadkowie zawsze nam pomagają. Opiekują się naszymi właśnie dzieciakami, jak Stella gdzieś wyjeżdża i w ogóle są super ekstra fantastyczni. Musielibyśmy się znowu do nich wybrać na parę dni, co wy na to? Właśnie spędzić troszeczkę znowu czasu tam u dziadków. Może, kurczę, słuchajcie, święta sobie... Chodź tu. Święta sobie razem spędzimy. To jest fajny pomysł, ja myślę. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Spędzić sobie właśnie święta z naszymi dziadkami. Boże, ta zapiekanka wygląda jakby już śmierdziała, nie? Jakby zieleniała. Porozmawiamy sobie troszeczkę. Jak minął dzień, tato? Mamo, ślicznie wyglądasz w tym sweterku, poschlebiamy tak naszej mamie. Jeszcze chciałam pochwalić jej właśnie strój. Dziel się, czekajcie. Gdzie jest tutaj pochwal? O, było, kurczę, było, czekajcie. I mi to zniknęło. Pochwal strój, no. Chodź, babciu, siadaj. Już tu patrzeć. O, babcia chyba idzie tam do któregoś wnuka? Na dół sobie idzie? Później pośpiewamy może troszeczkę tutaj z dziadkami, co wy na to? Patrzcie, tak ustawiłam właśnie tutaj to karaoke, żeby sobie można było tutaj siedzieć, tak, widownia? Co ci jest, kochana? Ty jesteś chora? Pokaż no się. Nie, wszystko jest okej. Okay. Dobra, kochani, zawołam już wszystkich na posiłek. Zawołaj na posiłek. Tutaj na kurczaczka, na główne danie, tak? Kliknęłam. Fajnie to ciasto marchewkowe wygląda, ale to niezbyt korzystnie, powiem wam, ta zapiekanka. Może ktoś... Jakość kiepska. Kurde, Stella. Jakość kiepska, może dlatego tak wygląda, słuchajcie. A to... Wspaniała, to ma na pewno wspaniałą, bo się świeci, wspaniała, ale zapiekanka kiepska. Babcia wzięła tę kiepską zapiekankę, ojeju. Chodźcie wszyscy. Ej, tutaj Konrad jeszcze nie wrócił do domu. Chodź, Konrad, weź sobie kurczaczka, chodź. Borys,
a ty sobie weźmiesz też kurczaczka w sumie. Dziewczyna, a wy tiramisu? Nastolatki, to sobie jedzą tiramisu. A dziadek też sobie wziął. Nie, dziadek chyba ciasto marchewkowe, jak się nie mylę, ale babcia tę niedobrą zapiekankę, słuchajcie. Konrad, mój kochany Konrad, czekajcie, bo my musimy tutaj, patrzcie, przyjazne powitanie, no co za bezsens, właśnie dlatego go nie przeniosło z nami. No, porozmawiajcie troszeczkę, moi drodzy, fajnie. Cieszymy się, dziadkowie są u nas superancko. Popraw humor i jeszcze raz. Tu już byś musiała wstać bez sensu trochę. Dziewczyny, a może wy zagadajcie troszkę z babcią? Popraw humor, tak. Tutaj proszę poprawiać humor, a ty pochwal szczerze. Borysku, usiądź tutaj z nami, chodź, mój drogi. Tak sobie ten... Tak sobie posiedzimy, pobeblamy sobie trochę. Dziadku, dobre, dobre ciacho było. Pogadaj jeszcze tutaj troszkę. Przechwalaj się rodziną, tak jest. Halo, moje simy. Borys, nie chcesz się przysiąść tam do rodzinki? Chyba nie. Borys woli sobie tam, słuchajcie, zostać. Dziewczyny się rozchodzą już. Och, fantastyczne, brawo. Po prostu uwielbiam to, kochani, uwielbiam, jak po prostu wywala moich simów. O, dziewczyny, dziewczyny, wiecie co? Sprzątnijcie to wy, bo Stella tutaj ma dzisiaj... Ma dzisiaj za zadanie, tak, zabawiać swoich rodziców. Oczywiście tak. Nie, no spędzić z nimi troszeczkę czasu, oczywiście, że tak. Kurczę, Stella, no bez jaj. Tak spadły ci aż kontakty z mamą? To bardzo, bardzo niedobrze. A tata? Czekajcie. Nie, tu już się podniosło. Widzieliście, przed momentem było takie jakieś ten... Tata tam jakiś dowcip. Co jest, moja droga? Grażynko, co się stało? Nie wiesz, gdzie masz to zanieść? No co ty? Patrz się, przycięła się. Nie, no dziadek już ucieka, pewnie na ryby. Słuchajcie, się umówił ze znajomym, wiecie. Już, już leci, leci. Poplotkujcie, no to poplotkujcie jeszcze chwilkę. No nie, uciekają mi moje ten... Moi rodzice mi uciekli. No ale dobra, spędziliśmy chwilkę z nimi czasu. Dlatego... nie schowaj do wyposażenia, przepraszam. Chciałabym, żebyś to wszystko odłożyła, moja droga. I tak, zrobisz to ty. Odłożysz to wszystko. Czy ty masz pracę domową odrobioną? Tak, bo ja chyba nawet dodatkowe zaliczenie, słuchajcie, zrobił nasz mały. Dziewczyny, moje drogie, wiecie co, ja bym chciała od was jeszcze, ja bym chciała, abyście skończyły... Wiesz co, najpierw tak, najpierw to sprzątniesz, a później będziesz grała sobie w Simowie na zawsze, bo ty musisz podbić jeszcze właśnie tutaj granie w gry wideo na poziom trzeci. Kurczę, szkoda, że nam zwinęli się ten dziadkowie, bo chciałam z nimi troszeczkę jeszcze pośpiewać, no ale na pewno mieli coś ważnego do roboty. Ćwicz tutaj, chodź. Wiecie co, tu wyłączymy... Stella, no to chodź ty z dzieciakami trochę pośpiewasz, co? Możesz pośpiewać troszeczkę tam, ty już całkiem nieźle śpiewasz. O, a ty już zmęczona, moja kochana. Chodźcie dzieci na dół, posłuchacie mamy, jak mama będzie sobie fajnie tutaj wyła w niebogłosy. Śpiewanie, sol, a możesz z dzieckiem zaśpiewać jazz z... Możesz! Ej, to weź zaśpiewaj z Borysem, a później... pop, zaśpiewasz z Konradem. Wiesz co, a ty zostaw może to na chwilkę i chodź tutaj usiądź. Chodźcie dziewczyny, posłuchajcie trochę, jak sobie będą śpiewać tutaj. Chodźcie. Jeszcze ta chwilka, słuchajcie, bo Stella już jest bardzo zmęczona, więc zaraz ją sobie położymy spać. Szkoda, że dziadkowie nam umknęli. No ale tak jak mówiłam przed momentem, pewnie dziadek gdzieś tam na ryby umówiony, babcia też może jeszcze na jakąś popołudniową herbatkę ze swoimi koleżankami, więc tak, zniknęli nam. Jeszcze ich zaprosimy, kochani. Idziesz? Borys, ty pierwszy, chodź. Konrad, już zapomnieliście, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego tak zapominacie, moje simy kochane? Śpiewaj utwór... No to który będzie śpiewać teraz? Czekajcie. Usiądź. To może się skasowało to z Borysem i Konrad zaśpiewa, tak? Pierwszy? Czekajcie. Chodź, chodź. Oglądaj. I ty też, chodź. Oglądaj. Upala gore, upala zębi. I tak sobie spędzimy, słuchajcie, właśnie resztę niedzieli.
Stella, nie? Mamuśka, słuchajcie, super. I ta tutaj, a już kończy, już ją zostawię, słuchajcie. Super mama, nie? Tak spędza sobie właśnie czas z dziećmi i fajnie. Ten mały jak śpiewa fajnie. Chora jest, zaraz jej damy, słuchajcie, soczku, już widzę, ma wysypkę. Super, wiecie co, jeszcze tylko bym chciała szybciutko, żeby Stella zaśpiewała, bo jest bardzo zmęczona, widzicie? Żeby zaśpiewała jeszcze tylko z Boryskiem, bo z tymi najmłodszymi, z tymi maluchami niech zaśpiewa. Podejdź tutaj. Zaśpiewasz jeszcze z nim? Borys? Idziesz, idziesz. Chodźcie, chodźcie tutaj. Nie, nie odchodź. Podejdź. Tak jest. Oglądaj karaoke i... Oglądaj karaoke. Dobra. No co, niech sobie tak spędzą, nie? Troszeczkę czasu razem. No to kochani, tak jest, brawo. No to kochani, Fabiola już z głowy. Widzicie? Jeszcze tylko Grażynka to granie w gry wideo. I będzie ok. Ballada piękna, tak jest. Kochani, już kładę naszą Stellę. Nie wiem, czy dotrze do łóżka. Dobra. Tu też jakaś music gra. Śpi sobie, kochana. Czekajcie, wyłączymy. Dziewczyny, jak wy się czujecie? Chodźcie, wy zaśpiewacie tylko, słuchajcie, w duecie. Tak jest, country. Dawajcie tutaj. No co ty? Podejdź tu. Dawaj, śpiewaj w duecie country z siostrą. Zawyjcie trochę, blondyny. Chłopaki, ponabijajcie się trochę z sióstr. No i super. Okej, kochani, ja się zmywam, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wspaniałe, tak? Nasze bliźniaczki już są nastolatkami, kochani. W następnym odcinku oczywiście pojawi się kolejny dzidziuś naszej Stelli. Mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek wam się podobał. Buziole wam przesyłam i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!